Modlitwa do anioła stróża innej osoby. Aniele stróżu, który z Bożego rozkazu czuwasz nad duszą tej osoby, pozdrawiam cię serdecznie. Zwracam się do ciebie, byś wspierał ją jak najlepiej potrafisz. Wiesz, czego jej w tej danej chwili najbardziej potrzeba, ponieważ znasz ją lepiej ode mnie. Proszę, byś zachował ją od wszelkiego zła, byś chronił od pokus, strzegł zarówno jej duszy, jak i myśli i ciała. Proszę, bądź jej otuchą i pocieszeniem w dniach samotności i zwątpienia. Wspieraj ją w trudnych momentach, gdy nie ma mnie przy niej. Napełniaj ją rozsądkiem i wewnętrznym pokojem. Wlewaj w jej serce miłość, zarówno tę ludzką, jak i Bożą. Dopomóż jej poznać pełniej Boga. Pokaż, jak Go kochać i wielbić. Zasiej w jej sercu pragnienie bliskiego obcowania ze Stwórcą. Dopilnuj, proszę, aby korzystając ze wszystkiego, czym Bóg ją obdarował, przysłużyła się dla dobra siebie i innych, a przede wszystkim na chwałę jedynego Boga. Bądź jej światłem i drogowskazem na drodze do zbawienia. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.